Witam serdecznie wszystkich zapalonych czołgistów. Zapewne każdy z Was wie o tym, że we wrześniu mamy do zdobycia dwa czołgi premium. Do 13 września, w zasadzie do 14 września, ale do godziny 7 rano, więc liczmy, że od 1 do 13 września T-25 niemiecki czołg premium 5 tieru. Moim zdaniem bardzo przyjemny czołg, oczywiście bez ograniczonego matchmakingu, jak to czołgi ciężkie 5 tieru premium miewają, ale w bardzo prostym maratonie po prostu trzeba 75 żetonów zdobyć i ten żeton zdobywa się w bardzo prosty sposób. Trzeba rozegrać bitwę od 4 do 10 tieru czołgiem i znaleźć się w pierwszej dziesiątce w drużynie pod względem zdobytego bazowego doświadczenia, więc tak naprawdę w ciągu tych 13 dni to trzeba 5 bitew dziennie rozegrać, czy tam 6 i misja wpada, 75 żetonów mamy. Ale do tej pory, no cóż, aha, jeszcze oczywiście przypomnę, że od 14 września mamy już do zdobycia o wiele ciekawszy czołg, od 14 do 27 września, czyli Carvavron AX, brytyjski czołg ciężki tieru 8. No to zobaczymy, jakie te misje będą, zapewne o wiele, o wiele, o wiele trudniejsze. No ale cóż, okazuje się, że te postępy były na tyle słabe, że nie tylko ja, ale wielu graczy tak naprawdę powiedziało: a, nie ma szans, że zdobędziemy ten czołg. Dlaczego? Ponieważ aby zdobyć ten czołg, serwer europejski musi zdobyć 25 milionów punktów, ale co się okazało, że na przykład wczoraj wyskoczyły postępy 08, 09, 11 milionów 300, 8, 13, 5 dni zostało, tak wielu ludzi myślało, czyli what the fuck, więcej do, niż połowa do zgromadzenia, bo, ponieważ jeszcze ponad 13 milionów, a 5 dni. No i się okazało, że ja to źle rozumiałem, zapewne wielu z Was też to źle zrozumiało, ponieważ dziś postępy 9 września pokazały się 16 378 866. I co to oznacza? Już tłumaczę. Oznacza to, że prawdopodobnie bez żadnego problemu zdobędziemy ten czołg. Dlaczego? Ponieważ te postępy z 9, czyli postępy 9, to nie są postępy z niedzieli, to są postępy z soboty. Po prostu rano dziś zgromadzone postępy się pokazały i dodało się od 8 do 9 ponad 5 milionów. Zobaczcie, jakie tu były postępy w innych dniach. 1 100 000. Co ja to dobrze liczę? Tak, milion, no 1 200 000, 1 130 000, 1 260 000. Później wzrosło 1 600 000, ładnie. Kolejny, ładnie, wzrosło 2 miliony, 2 215 000. Już ktoś sobie pomyślał, okej, okay, ale tak i tak to jest za mało, ponieważ nawet jeżeli teraz będzie co po 3 miliony rosło, to tak i tak zabraknie. Ale okazało się, że w sobotę nagromadziliśmy ponad 5 milionów, 5 milionów 78 tysięcy punktów. I co to oznacza? Już tłumaczę. Jeżeli jutro, wszystko zależy od tego, co jutro pokaże nam strona Wargamingu, czyli jeżeli jutro rano postępy 10.09 pokażą się tak samo jak dzisiaj rano, czyli ponad 5 milionów, i jeżeli jutro na przykład pokaże się nam 21,5 miliona, bo jeżeli będzie tak samo jak dziś się pokazało, to pokaże się 21,5 miliona, to co się okazuje? Okaże się, że bez żadnego problemu przekroczymy 25 milionów. Dlaczego? Ponieważ zostanie nam jeszcze 3,5 miliona do zgromadzenia w 4 dni. Poniedziałek, wtorek, środę, czwartek. 3,5 miliona, a nawet 4 miliony w 4 dni zdobędziemy bez problemu, ponieważ te przyrosty były zawsze ponad 1 000 000 dziennie. 1 100 000, 1 200 000 w tygodniu. Więc
W zasadzie, cóż, ten film jest troszkę, można powiedzieć, Mikut napisze w komentarzach, że znowu Faja z dupy zrobił film. No ale właśnie chciałem tak tym, którzy, można powiedzieć, już nie wierzyli w to, że zdobędą ten czołg. Ten czołg można kupić normalnie za golda, więc też wielu graczy go ma, ale przypuszczalnie też wielu graczy go nie ma. Ja tylko tak pokażę. Ja w zasadzie gram bardzo rzadziutko, a mam już 78, czyli już mam ponad 75. Już teraz nie muszę grać do 14, żeby zdobyć ten czołg. Po prostu zerknijcie sobie na misję, zobaczcie ile macie, ile wam brakuje do 75. Moim zdaniem do czwartku warto, żebyście te 75 żetonów zdobyli. Oczywiście możecie napisać w komentarzu, czy się nie przypadkiem tam gdzieś pomyliłem w tych obliczeniach i tak dalej, i tak dalej. W każdym bądź razie 15 tysięcy punktów już nasz serwer przekroczył, czyli już zdobyliśmy kompletną załogę do PZT-25, 5 miejsc w koszarach, co mnie bardzo cieszy, oraz apteczki, zestawy naprawcze oraz systemy gaśnicze. Słuchajcie, no to w zasadzie tyle w tym króciutkim filmiku. Taka informacja o tym, że jutro rano zobaczymy na postępy, jeżeli się pokaże ponad 21 milionów, to już w zasadzie 99% serwer europejski przekroczy 25 milionów według moich matematycznych obliczeń. W zasadzie to tyle. Ja bardzo dziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia.